Tak? Dzień dobry, panie premierze. Ja mam pytanie i postulat, bo mówimy tu o mniejszościach etnicznych, mówimy tu o osobach z LGBT. Pracuję w szkole, zresztą jest tu mój pan dyrektor, z którego pozdrawiam. Ja mam pytanie, jak w programie partii widzi pan premier zastąpienie lekcji religii lekcjami prowadzonymi przez antropologów kulturowych i etnografów? Żeby po prostu tą wiedzę i te stereotypy, które się rodzą z powodu braku wiedzy, zastąpić faktycznie specjalistami. Przy czym oczywiście moja prośba i wniosek, żeby to byli faktycznie studenci po studiach, a nie pani Wandzia czy pani Kasia, której brakuje do etatu, żeby w tym momencie postawić na pasję, na wiedzę i w tym momencie postawić przede wszystkim na Poznański Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, gdzie mamy już jakieś doświadczenia, przede wszystkim profesor Kuligowski, który wywalczył to, że antropologia kulturowa stała się znowu niezależną dziedziną naukową. Jak pan premier się do tego ustosunkowuje i co w tym momencie, jakie tutaj postulaty? Nie będę udawał, że mam wyrobione zdanie na temat akurat konkretnie antropologii kulturowej jako coś, co mogłoby zastąpić jako przedmiot religię w szkołach. Ale mam zdanie na temat religii w szkołach. Jak wiadomo, religia w szkołach z różnych powodów stała się jednym z najskuteczniejszych narzędzi laicyzacji młodego pokolenia Polaków z różnych względów. Ja jestem z tego pokolenia, jestem katolikiem i jestem z tego pokolenia, które chodziło do salek katechetycznych przy kościołach na lekcje religii. Szczęśliwie nigdy w życiu nie spotkałem księdza, który chciałby zrobić krzywdę. Miałem okazję spotykać fajnych księży i nikomu z nich wtedy do głowy nie przychodziło takie działania, które spowodują, że kościół stanie się gigantycznym przedsiębiorstwem, nastawionym na zysk i właściwie niezainteresowanym ewangelizacją. Więc w szkole nie chcę ujawniać danych osobowych, ale chodzi o kogoś z mojej najbliższej rodziny i ten ktoś jest jedyny dzisiaj w szkole, który chodzi na lekcje religii, w jego szkole. Jedyny. Szkoła jest nieduża, ale mimo wszystko wyobraźcie sobie, co się stało. Mimo że rodzice i te są też katolikami. Problem, znaczy dzisiaj tak naprawdę problemem są pieniądze. I uważam, że część hierarchii czy episkopatu będzie broniła religii w szkołach i będą mieli poparcie PiS-u i rządzących, ponieważ to jest sposób finansowania. No bo to są setki i tysiące wynagrodzeń. No wiadomo. Bo przecież nie chodzi o ewangelizację. Jakby chodziło dzisiaj biskupom o ewangelizację, o dobry kontakt z młodymi, to arcybiskup Jędraszewski nie mówiłby o LGBT tęczowa zaraza, bo za takie słowa idzie się do piekła. Z mojej strony to nie jest tylko gra słów. Zarówno ze względu na interes państwowy, jak i ze względu na interes Kościoła rozumianego jako zbiór ludzi wierzących. Nie powinniśmy mieć religii w szkołach. Tutaj. Dzień dobry, panie premierze. Jako przedsiębiorca liczę na pana, że pozwolicie nam się rozwijać. I mam teraz takie pytanie. Czy tym razem będziecie mieli na tyle determinacji, aby może po prostu kolokwialnie mówiąc jaja, żeby zorganizowaną grupę przestępczą pod nazwą PiS postawić przed Trybunałem Stanu, a nie, że posłowie zamkną się w toaletach, windzie czy po prostu stchórzą? Oraz jeszcze... oraz czy zostanie zniesiony VAT na lek na SMA. To jest lek, który kosztuje 9 milionów i tak naprawdę ten VAT to jest no, tragedia dla tych ludzi, którzy zbierają, bo to jest 23% dodatkowe. No i dodatkowo fundacje sobie też pobierają zazwyczaj około 500 000 na to, żeby zebrać ten lek. Czy jest jakaś możliwość, żeby po prostu tym osobom pomóc? Proszę pana, żeby stał pan przy mnie ramię w ramię
wtedy, kiedy rzucą się na mnie niektórzy, kiedy znowu powtórzę to, co powiedziałem tydzień temu, że istotną częścią programu, pozytywnego programu, nie wiem, czy kolega jeszcze jest, Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, jest program Cela Plus. Dla tych wszystkich... I do tego nie trzeba Trybunału Stanu. I nawet nie muszę się przejmować, czy jacyś posłowie się przestraszą albo się zamkną w toalecie, bo do tego jest potrzebny niezależny prokurator, niezależny sędzia, bo dowody są na stole. Znaczy ja mogę być pierwszym świadkiem w wielu, wielu sprawach pisowskich. I nie tylko o pieniądze chodzi. Dla mnie też jest bardzo ważne. Wiem, jak ludzie reagują żywiołowo, bo mają... No nieprzypadkowo, po 7 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak bardzo mają dość bezprawia i jak marzą o sprawiedliwości. I dlatego wiem, że kiedy zapowiadam, a jestem w tym naprawdę zdeterminowany, mam też osobistą motywację, nie ukrywam. Chcieli zniszczyć mnie, moją rodzinę, ja się nie uskarżam, nie będę ubolewał, szczególnie w obliczu tragedii innych ludzi, u mnie to jest tylko dyskomfort. Ale od 7 lat z użyciem wszystkich narzędzi budują we mnie motywację. Budują we mnie motywację. Natomiast nie możemy zapomnieć, i ja bardzo chciałbym, żebyśmy myśleli o tym programie Cela Plus w sposób zrównoważony. To znaczy chodzi przede wszystkim o to, żeby naprawić ludzkie krzywdy, jakie oni zrobili. Dzisiaj wiecie, że nikt w Polsce już nie mówi o tym, ile dziesiątek albo i setek tysięcy kompetentnych ludzi straciło pracę tylko dlatego, że na stanowisko musiał pójść ktoś z rodziny pisowskiego kacyka. Niektórzy, no wie, jak się spojrzy na represjonowanych i ściganych prokuratorów, sędziów tylko dlatego, że odważyli się być przeciw temu rządowi. Też nasze życie. Przecież tak naprawdę my musimy naprawić krzywdy, które dotknęły każdego z nas, bo te 7 lat to było naprawdę coś dramatycznego. I liczby tutaj też to mówią. Ja będę chciał, żeby jednak ktoś odpowiedział. Nie fikcyjny trup z Albanii, żeby ktoś odpowiedział za haniebne, korupcyjne decyzje dotyczące respiratorów, których efektem jest 200 tysięcy między innymi nadmiarowych zgonów. Ja wiem, że ludzie, ja rozumiem, ja sam, kto chce rozmawiać o śmierci i o chorobach? To nie jest coś, co ekscytuje widownię. Ludzie nie chcą o tym rozmawiać, chcą zapomnieć. Ja to rozumiem. Ale prawo nie może zapomnieć o tych, którzy zarabiali jakąś brudną kasę w czasie, kiedy ludzie umierali, a w Polsce umierało ich najwięcej w Europie. Więc my musimy pamiętać zawsze o tych, którzy cierpieli, którzy coś stracili z powodu rządów PiS-u, po to, żeby wymierzyć PiS-owi sprawiedliwość też w imieniu tych pokrzywdzonych, a nie z poczucia czy z chęci zemsty. Tak jak powiedziałem, niezależna prokuratura, właściwie wystarczą jej raporty Najwyższej Izby Kontroli. PiS wybrał sobie szefa Najwyższej Izby Kontroli. PiS. I to, że się pokłócili o coś tam, nie moja sprawa, ale same raporty NIK-u wystarczą, żeby te procesy miały charakter szybki i bezbolesny. Znaczy bezbolesny z punktu widzenia oglądających. Nie będziemy się nudzić, to naprawdę powinno pójść szybko i sprawnie.